Odwróćcie się do tyłu. Co tu stało? Szynk u Grodunia. No, a dalej kawałeczek? To jest, szynk jeszcze. Jest, ale a dalej kawałeczek co stało? Ale co? Pieczkowa chałupa. A, nie. No tam gdzie jest ta inna, to tam była. No. Ja się tam urodziłem. Tam się urodziłeś? A gdzie jest ta bliska? Ja byłem chrzczony w tym kościele już, który jest... Który no i w tym nowym? Znaczy, nie, no pardon. W tej chrzcielnicy, przy tej chrzcielnicy, ta chrzcielnica jest ze starego jeszcze kościoła. Ona została uratowana i ta chrzcielnica wylądowała w tym kościele. Spalił ten kościół, nie? A kościół się spalił. Najpierw się spalił kościół, stary, przepiękny stary kościół, a potem był drewniany, mówili barak. Tak. O tych czterech pancernych to mnie stale indagują. No zresztą powiedziałem, że ja już tu nie jestem Guslik, tylko dziadek Guslik. I chciałem powiedzieć, ale powiem to teraz. I siłą rzeczy odrzut jeszcze mam prawidłowy, ale lufa w krzokach. Jak ja mogę coś powiedzieć jako najmłodszy, tutaj to jak pana serial leciał, to cała wieś stoła, bo wszyscy zaglądali na pana. No to nie, no, bo to no. Oglądali. No, no, tak, no ale to no, teraz te seriale, ponieważ ich jest tyle, więc nie wiadomo na co zaglądać. Ale to już nie ma takiego wydźwięku, bo świat był zupełnie inny. Pan był dla mnie wszystkim. Po 60-tych latach na początku mama kupiła mi w ruchu, w kiosku, taki hełmofon ze szmaty. Tak. Dlatego, że pan był moim idolem. Kogo pan grał? No pana oczywiście. Nie, tak? Wszyscy byli Guslikami. Nie będzie to, że się rewanżuje panu, ale jak pan wczoraj zagrał... Tak, to samo co ja już... Jak pan zagrał jazz, tak. To mi się tak przypomniałem młode lata, tak mówię tam do kolegi. Takie dawne czasy, jak kiedy tego nie wolno było słuchać. Jak nie wolno było grać, nie wolno było grać. Tego Armstronga to się gdzieś tam... W ukryciu gdzieś się słuchało. Ale ja jestem, panie Franciszku, dumny z tego, że ja słyszę takie słowa po prostu, bo dla mnie to jest satysfakcja i wielki zaszczyt zagrać. Śląska to było coś takiego, nauczycielka czasem nawet po twarzy dała uczniowi, jak mówił gwarą, a nie mówił niby porządnym. I teraz nagle, rozumiesz, w serialu uwielbianym przez całą Polskę, nagle aktor główny mówi gwarą, rozumiesz? To miało znaczenie, to dzisiaj może, no tak, ale wtedy to... Bo ci, właśnie a wiesz, że w tej gwarze można powiedzieć najpiękniejszą literaturę? No tak. Ja to pokonałem, nawet Mickiewicza sadziłem w tej, tak? Tej gwarze. Jak mówiłem, stepy akermańskie, a kończyły się tym, płynąłem na suchego przestwu oceanu, nie? A kończyły się tym, jadymy, nikt nie woło. Jadymy, nikt nie woło. Nikt nie woło, będzie z napisami ten film, że flama. Że będzie flama. Flama, nie flama, flama. I ta, flama. I ta plama, flama. Tylko ogień. To jest moja flama. Moja flama. A nie, flama, to jest ogień, no. To jest moja flama. O jakich wy flamach godocie? No wiesz, to, ja, mnie to nie było. Ja nigdy żadnej flamy nie... Herr musiał wejść was z flamy. Teraz my są w doma. Ale ja się pana pytam, a moja, to jest ze Śląskiej Wary, to jest moja flama. Co? I tu nie widzę sakra, ja, a proč wy tego nie widzę? A ja wam nie powiem. Widzę co a ja to wam, jest? No. To jest flama, to jest moja taka... Narzeczona. Nie, dziewczyna, do której smalę cholewki. To jest moja flama. Teraz
to się unowocześniło i flama to jest jak dyrektor młodego baba. Te czasy już minęły niestety. Ale no, z tamtych czasów też sobie przypomniałem z tego okresu czterech pancernych i Gustlika, już byłem w Krakowie. Skąd pan tam jest? Z tego Koniakowa? Skąd Gustlik pochodzi? Jakiego Koniakowa? Jakiego Ustronia? Z Godowa, jest Gołkowit. No. Jakiego Godowa? On jest z Godowa, jest Gołkowit. Mało mi się nie pobili. To było tak ważne, że wiesz, tak, Franek Pieczka jest Godowa, a nie tak, jakiegoś Koniakowa tak. Czy tam skądś. No. Nie wiem dlaczego. Ustronia. Tak, to, dlaczego cię umieścił ten autor? Tekst Gustlika było. Ja pochodzę z Ustronia. Ojciec był w kuźni, bił młotem. Młotem w kuźni, a matka biła w domu. Świetny, tak. To jest ta godowianko. No, godowianko. A ty masz? Godowianka. Ja mam gołkowianka. A ty masz gołkowiankę, jest żółto. I wiławianki? No mówiłem wam, że to jest gołkowianka była zawsze żółto. Nie ma gołkowianka, tylko to jest gołkowianka. Ale gołkowica jest na bazie chmielu specjalnie mineralizowana. To jest najlepszej jakości woda mineralna. I ta gołkowianka się pieni. Tak. Pieni się, to jest specjalnie na bazie chmielu. To jest najwyższej jakości, teraz będą tylko takie wody mineralne. Po prostu pod cudowym tam. Czas do domu, czas. Już wołają nas, dzwonek zwierzy do pacierzy, matka z progu do wieczerzy. Czas do domu, czas, już wołają nas. Jedź Maryś, jedź, bo to już jest chłopie tak. No to kochani, teraz was tam wszystkich, z drugiej strony pozdrowiamy, życzymy wszystkiego najlepszego. No i do zobaczenia pewnie za rok na Dożynkach, a my sobie już pójdziemy do Krosztoszowic pobawić się trochę. I Kołocza zjeść. I wszystkiego wam dobrego od nas. 100 lat.